Witam Was w czwartym odcinku z serii Farming Simulator. No tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy to wszystkie buraki zawozili do skupu, tylko sprawdźmy jeszcze gdzie jest te buraki najlepsza cena. Buraki 500 w młynie. No to niedaleko. Jedziemy zatem do młyna, raz, dwa. Pszenica jeszcze chwilę poczeka sobie. Szybko się napełnia teraz, dlatego że teraz chcę zrobić wszystkie przyczepy. Mieć wolne, tak żeby nasypać je do fulla. I wtedy już dłużej na tym polu tam zostać. Restauracja gdzie jest? Sprawdzimy, jak będę wysypywał. Aż tu... No dobra. Buraki słabo sypią, ale za to trochę ich będzie, bo to jest pierwsza dostawa, że tak powiem, na ten pole jeszcze jest dość dużo. Więc jeszcze jest co robić. Pracownik nam działa i cały czas kosi liście, łęty, więc niech sobie działa. Trzeba było już w sumie kultywatorek zapuścić, może coś trochę. Jeszcze mamy jeden duży ciągnik? No tak. Nie, nie mamy. No to niestety chyba nic nie zapuszcza. Chyba sobie przyczepy zostawię. Na jakiegoś małego ciągniczka. I chyba tak będzie najlepiej. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału. Myślę, że tych gier będzie więcej się pojawiało w niedługim czasie, bo muszę po prostu zakupić. Komputer w miarę już jest ogarnięty, więc tak naprawdę zostaje tylko zakup gier i tworzenie serii. Chętnie pokażę Wam właśnie, jak to wszystko działa, jak to ja gram w te wszystkie inne gry. Stacja kolejowa. Więc no subskrybujcie i oceniajcie, bo od tego to zależy, jak to będzie się wszystko dalej rozwijało, czy ktoś będzie miało to sens do rozwijania, bo jeśli nie będzie oglądalności, no to naprawdę zniechęca to do nagrywania dalszego. No ale myślę, że powoli rozwiniemy ten kanał i będziemy mogli sobie spokojnie
działać, nagrywać i żeby będzie ktoś chciał to oglądać. Pod górę niestety mamy i ciężko jest. Chyba dobrze jadę. Tak, dobrze jadę. No właśnie. Tak mi się właśnie wydawało, że to jest tutaj. Że tędy. Północ jest, tu jest ciemno. Tu jeszcze nie. Niedaleko widać. No ale tędy, chociaż to jest inny widok trochę. Tutaj musimy skręcić. W tym dużym lepszy widok jest ze środka niż tutaj. I jesteśmy na stacji. Pusta przyczepa. Tym razem nie zrobimy tak na rzepaku, ale trudno się mówi, chyba będzie. Z powrotem musiał rzepak wrócić na pole. Ale to zobaczymy za chwilę. Możemy zmienić ciągnik i do tego do kombajnu do braków założył, zaczepił ten ciągnik, a ten duży do kultywatora. Jest to już jakiś plan. Żeby na bieżąco to wszystko działało, co już będą zboże posiać z powrotem. Albo właśnie ten rzepak, który przynosi największe zyski jednak. A na chwilę obecną na to głównie liczę. Znowu nazbierać z 20-30, nie wiem, z 4-5 tych przyczep i wtedy wtedy można to będzie wozić. Spokojnie, mam już trzecią, zaraz będzie widno, więc może już będzie też inaczej. Pszenica oczywiście jeszcze z pierwszego plonu zebrana. Tutaj i dalej. Tu muszę skręcić. W ciemności ta mapka zupełnie inaczej wygląda. Ale zaraz będzie widno, więc w sam raz do koszenia, do zbierania buraków, kopania. Sześć. Jest 6-7 kombajnów wejdzie, więcej nie. Patrząc na te przyczepy, no dobra, jakoś to tam dam radę.
To jeszcze trzeba będzie dokończyć za chwilę. O, z góry zjadę tym. Akurat będzie. Do pełna powinno być wtedy. Chociaż w sumie patrząc na to, jak to szybko rośnie, to teraz będzie pełno. Jeszcze nie zdążę dokończyć tego nawet. No. I koniec. Mamy pełno. Tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, chętnie z kimś na multiplayerze zagram. We dwóch, wiadomo, zawsze we dwóch, nawet więcej osób. No jest to łatwiejsze, tylko no, trzeba po prostu znaleźć kogoś chętnego i zainteresowanego do wspólnej gry. Kogoś, kto w miarę potrafi w to grać, a nie... No zresztą ja też za bardzo jeszcze nie potrafię. Dlatego wolałbym kogoś, od kogo mógłbym się czegoś nauczyć. Który zaczęliśmy. No, już kawałek został. I teraz zaczniemy od samej góry, żeby było wiele łatwiej. Kawałek został, więc to zbiorę. Ten żonek za chwilę weźmiemy, gdzieś tam przy okazji. Kilka takich mijaczków tam zostało. No ale to już niestety nie zawsze idzie pogodzić to wszystko. A właśnie, miałem ciągnik zmienić. No za chwilę to nie miałem być akurat przy okazji tamtego, to zmienimy traktor i zapuścimy tam, żeby już trochę skultywować to. Musimy trochę przestawić niestety. Kultywator. Tak, nie tak jak powinniśmy, no ale trudno. Nie mam obciążnika z przodu. Więc tego będę musiał zabrać.
Tak to zrobimy. Teraz z tego, gdzie te szczepy zawieść, on będzie zaczynał z dołu. Najlepiej by było, jakbym to wysypał teraz. Jeden zostawię na dole i jeden pojedzie do góry. Większy zestaw niech jest na dole. Tak, to zaraz tego podczepimy. O, i teraz jedziemy. Tak, już zapuścimy sobie. Niech sobie jedzie. I pracuje ciężko. O nie, jeszcze palec zaczyna. Chyba deszczu można kopać buraki. Nikt mi nie mówił, że nie. Bo z położenia wolnoszkości to już się o tym przekonałem. Ten niech sobie tu działa. Ten z tą szczepą jedzie do góry i zaraz do kombajnu dołączę. I będę wysypał na górze, ale tak będzie najłatwiej i najlepiej chyba, bo to inaczej będzie problem. Skorzystamy z pola sąsiada oczywiście. Tu mu tą przyczepę zostawimy. Nie no. Pryskiwacz złożę. Już tutaj z tym raz dwa. Stoi rozkoszony. Stawiamy go i jedziemy pod kombajn. Nie ma obciążnika. Aha, już widzę, tekstura jest zmieniona teraz. Bardzo dobrze. No trudno, będzie musieli poczekać, aż przestanie padać. Tego nie przewidziałem. Oby szybko przestało tylko padać w takim razie. No trudno, przystosujemy się do tego. To jeszcze jest. Ustało, już przestało padać. I super. Maszyny się umyły chociaż. No przecież nie pada. Czy pada? No. I teraz można jeździć. Spokojnie.
pryskane nie było, że tak mało? Nie, chyba było pryskane, wszędzie mówię pryskane, tylko po 4 tony mniej więcej z przejazdu chyba jest. Z tego co mi się wydaje. No ale zobaczymy. Czy nie daje rady sobie? No nie, to nie jest robota. W sumie w dół będzie dawał radę. No tam pod górkę tylko trochę. Tyle się ogarnie. Już trochę mam zrobione tego. Mówię, z kurki będzie szybko szedł bynajmniej. Jeszcze ucieka. Gdzie żeś pojechał? Szaleńcze. Ja trochę tamten traktor zmienimy, chociaż w sumie mógłbym puścić tego na razie nawet z tym siewnikiem tego co tu jest przy przyczepach, ale nie, on nie ma obciążnika nawet. Będzie już pełno? No. Kurczę. Szybko nam to strasznie idzie. No ale dobrze w sumie. Ten kombajn muszę przestać, bo przeszkadza wszystkim. Jo, na werandę jeszcze. Niech sto. Pusto mamy, więc jedziemy dalej. Czyli nadal już tylko raz wysypię, a u góry jeszcze będzie trochę miejsca.
ciekawe, co to oznacza. Ton. Tu mamy 10 ton na przyczepie. Znowu noc idzie. Przejadę jeszcze na dół, później do góry i znowu do góry wysypać i znowu jest wszystkie pełne. Myślę, że teraz już był jaki zrobię, dokończę wszystko poza odcinkiem, a następnie już będzie z nowego obrabienia po prostu pola. Bo tutaj trochę zejdzie coś, czuję z tymi burakami, bo trochę ich jest. Do wykopania. Właśnie zajmiemy się tym już poza odcinkami. Już na tą tylnią teraz sypiemy. No super. Podejrzewam, że i tak już wszystko nie wejdzie. Pusto. Wszystko jednak weszło. Czyli na dole są pełne, u góry teraz też będzie pełna przyczepa. Skupu zaraz będę musiał tu jechać. No dobra, ja będę kończył ten odcinek. W takim razie zobaczymy się już dopiero po burakach. Jak już będzie tutaj inne zboże. Więc do usłyszenia i cześć.